Witam Państwa. Śmierć Boga, agonia i narodziny ducha. Moje wystąpienie chciałam zacząć od słów jednego z mistrzów buddyjskich. W IX wieku taki mistrz miał powiedzieć: kiedy spotkasz na drodze Buddę, zabij go. To jest koan buddyjski. Taki podobny, może Państwo znacie, jaki jest dźwięk klaśnięcia jedną ręką, albo jaki jest dźwięk fletu bez otworów. To są takie pytania paradoksalne, które mają naruszyć nasz taki utarty schemat myślenia, mają wytrącić nasz umysł z takiego samozadowolenia, w którym umysł jest zanurzony. No to skoro takie buddyjskie koany są takie fajne, to dlaczego tak trudno nam jest na przykład wypowiedzieć takie zdanie: kiedy spotkasz na drodze Chrystusa, zabij go? Dlaczego boimy się czegoś takiego powiedzieć? Znaczy, jeśli ktoś się oczywiście boi coś takiego powiedzieć, to znaczy, że jego umysł nie jest giętki, tylko jest schematyczny, jest umysłem dogmatycznym. Tak? To jest umysł, który tkwi w jakimś strachu przed religią, właśnie bo religia konstytuuje się w jakimś okopaniu się, w jakiejś tradycji, w jakimś zakorzenieniu kulturowym. Tak? Więc ja osobiście uważam, że określenie śmierć Boga jest określeniem twórczym, określeniem pozytywnym, określeniem, które ma właśnie wytrącić nas z jakiegoś takiego zastałego ruchu spetryfikowanego myślenia religijnego. Ma nas nauczyć myślenia paradoksalnego, ma nas nauczyć, czy może raczej ma uderzyć w nasze przyzwyczajenia myślowe. Czyli z jednej strony będę traktowała to określenie jako pomysł na nowe spojrzenie na życie duchowe, a z drugiej strony uważam, że to określenie jednocześnie pomaga, jest bardzo dobrym określeniem, które pomaga odnaleźć nam się we współczesnym świecie. Dzięki temu rozumiemy, gdzie my się dziejowo znajdujemy. Tak uważam. I oczywiście określenie to kojarzone jest przede wszystkim z Fryderykiem Nietzschem, ale Nietzsche mógł powiedzieć to, co powiedział, dzięki temu, że w ogóle w dziedzinie filozofii pewne tezy były stawiane, oczyszczono jakby dla niego pole filozoficzne, mógł wypowiedzieć swoją słynną tezę.